Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj dam popalić sąsiadom. Na szczęście jest do południa, nie ma ciszy nocnej, więc mogę sobie pozwolić na porównanie, na test dwóch bezprzewodowych głośników. JBL Extreme i JBL Extreme 2. Jak grają? Z czego są zbudowane? Czym się różnią? Ile kosztują? I czy w końcu warto któryś z nich kupić? To co? Odpalamy muzyczkę. Czekajcie, i jedziemy! No słuchajcie, oba głośniki są do siebie bardzo, bardzo podobne. Przepraszam, że ona dzwoni, muszę odebrać. A może sprawdzimy, jak działa zestaw głośno mówiący. O, właśnie. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Co tam robisz? Pracuję, to znaczy nagrywam. Aha. A w domu? W domu. To też. A mogłabym mieć prośbę do ciebie? No pewnie. Czy znalazłbyś jakiś data drive, na które zwróciłbyś te filmy po poprawkach? Znajdę, tylko musisz mi je przesłać, nie? Jakoś. Tak, przyślę ci WeTransferem. No, dobra. Na którą potrzebujesz? No wiesz co, bo ja tak myślę, że może dzisiaj mi się jeszcze uda u kogoś płytę wypalić. Tylko nie wiem, kto może wypalić płytę dzisiaj. Na dwa. Na dwa. Jakbyś znalazł jakiś zatem drive, to ja poczyścił je i grał tam film. Rozkaz. Thank you. You're welcome. Pa. Pa. Nawet się nie zorientowała, że rozmawiała przez ten głośnik. Jak słyszeliście, to zupełnie przypadkowa sytuacja, naprawdę. Nie aranżowałem tego. Jak słyszeliście, można gadać bez żadnego problemu przez jeden i przez drugi głośnik. Rozmowy telefoniczne są naprawdę bardzo dobrej jakości. Nie ma szumów, nie ma hałasu, nie ma zniekształceń. Wszystko pięknie słychać. No dobra. O czym my mieliśmy mówić? Właśnie. Jak wyglądają te głośniki? Wyglądają bardzo, bardzo do siebie podobnie. To znaczy mają kształt walca. Natomiast, uwaga. Extreme jest mniejszy od Extreme 2. Wymiary Extreme to 126 na 283 i na 122 mm. Natomiast jeżeli chodzi o Extreme 2, no, jest większy i to rzeczywiście widać. 136 na 288 i na 132 mm. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, o obudowę, one się nieznacznie od siebie różnią. To znaczy, mają tutaj takie haczyki po jednej i po drugiej stronie. Zwróćcie uwagę na Extreme. Te haczyki są umieszczone, są mniejsze przede wszystkim i są umieszczone praktycznie na samym końcu głośnika, po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o Extreme 2, to przesunięto te haczyki bardziej, bliżej środka i one są zdecydowanie większe. Do tych haczyków oczywiście możemy przymocować taką smycz, który ja niestety, taki pasek do noszenia na ramieniu, którego ja niestety nie dostałem ani do Extreme, ani do Extreme 2, więc niestety nie pokażę wam, jak wygląda pasek. Podobno pasek do Extreme 2 ma nawet otwieracz do butelek. Na imprezie wiadomo, może się przydać. No dobra, co jeszcze? Gdybyśmy spojrzeli, słuchajcie, na bok, w jednym i w drugim przypadku, to jak widzicie, tutaj są pasywne membrany, które mają oczywiście wzmacniać bas. Tylko w przypadku Extreme ta membrana jest troszeczkę bardziej wysunięta na zewnątrz. W przypadku Extreme 2 ona jest schowana do środka. Bardziej i z jednej i z drugiej strony. Natomiast tutaj mamy napis JBL, tutaj mamy wykrzyknik. No i teraz mi się zacznie przychodzenie. Z drugiej strony, o, tu mamy JBL. I tu mamy też JBL. Z przodu tradycyjnie znaczek JBL-a, to jest taka metalowa blaszka przyczepiona z frontu tego urządzenia. Natomiast na dole mamy jeszcze, widać je, nie widać je w tym momencie, mamy jeszcze diody, o tutaj zobaczcie, które nam mówią o poziomie naładowania baterii. Zarówno w przypadku Extreme i Extreme 2, one są praktycznie w tym samym miejscu. Co jeszcze? Cicho mi bądź, tutaj się włączyło teraz mi parowanie Bluetooth, nie wiem dlaczego. Teraz tak, z tyłu. To jest dość istotna kwestia, ponieważ głośnik Extreme jest odporny na zachlapanie.
Można powiedzieć tylko lub aż. Jeżeli nie macie zamiaru go topić gdzieś w basenie w wodzie, to w zupełności wystarczy. Przy basenie sobie może stać, przy jeziorze, jeżeli będziecie na wakacjach, na majówce i tak dalej, i on na pewno się nie uszkodzi. Natomiast tu mamy taki rozsuwany element, to jest zamek błyskawiczny, zakończony taką gumą, a w środku, żeby się tutaj dostać, i to jest dość utrudnione dostanie się do środka, mamy kilka gniazd, mamy gniazdo do zasilania, dość spora ładowarka jest do tego, mamy dwa gniazda USB i uwaga, ten sprzęt może nam posłużyć zarówno Xtreme, jak i Xtreme 2 do ładowania zewnętrznych urządzeń. Jeżeli puszczacie muzykę z telefonu czy z tabletu i tam skończy się bateria, tradycyjnie podłączacie i ładujecie, jednocześnie też słuchacie muzyki. Jest gniazdo serwisowe i jest wejście AUX. I tutaj mamy to zasuwane. Natomiast w Xtreme 2 to rozwiązanie mi się bardziej podoba, bo mamy klapkę. Zobaczcie. Jest klapeczka, dość gruba i tutaj bardzo łatwo dostać się do tych gniazd. Tylko, że gniazdo USB jest jedno do ładowania jednego urządzenia. Tutaj są dwa. Jest oczywiście gniazdo do ładowarki, jest gniazdo serwisowe i AUX IN. Uszczelka jest dość spora, dlatego że ten głośnik spełnia normę IPX7. Co oznacza, że możemy go bez żadnego problemu zanurzyć w wodzie do głębokości 1 metra przez 30 minut. Więc tego możemy słuchać pod wodą. Nie słychać, dobrze? Znaczy, powiem Wam tak. No nie byłem na basenie, nie sprawdziłem, szczerze mówiąc, no trudno mi powiedzieć. Natomiast nie widzę najmniejszego sensu, żeby brać głośnik pod wodę. No bo po co? Prawda? U góry. Parowanie, przycisk parowania, zmniejszania głośności, włączania, wyłączania, tryb stereo lub tryb party, to jest to, co tutaj widzicie, tym włączamy ten tryb. Przy czym Xtreme'a możemy sparować z jednym głośnikiem i zrobić sobie stereo w domu, a Xtreme'a 2 możemy sparować aż ze 100 różnego rodzaju, znaczy nie różnego, przepraszam, ze 100 głośnikami JBL-a. Wyobrażacie to sobie? 100 głośników w domu? Ja sobie tego nie wyobrażam. Następnie mamy wzmocnienie głośności, przycisk play, zatrzymania w przypadku Xtreme. Tu tak samo, nie ma tego znaczka zatrzymania jak gdyby, jeżeli chodzi o Xtreme 2, ale tutaj także zatrzymujemy i włączamy muzykę i tutaj także odbieramy połączenie telefoniczne, gdybyśmy chcieli z kimś porozmawiać przez ten głośnik. Ważne są te dwa przyciski, plus i bluetooth, ponieważ tutaj zmieniamy charakterystykę brzmienia tego głośnika, to znaczy wycinamy jak gdyby basy. Pokażę Wam to za chwilę na przykładzie. I to, jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd tych głośników, to w zasadzie wszystko. Teraz musimy zanurzyć się troszeczkę głębiej, czyli specyfikacje. Ile mają głośników i tak dalej, i tak dalej. No to jedziemy. Głośnik Xtreme jest wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe, 2x63 mm. Natomiast niskotonowe głośniki w Xtreme 2 to 2x70 mm, a więc są większe w Xtreme 2. Dwa głośniki wysokotonowe w Xtreme mają 2x35 mm, natomiast wysokotonówka w Xtreme 2 2x20 mm, a więc są mniejsze. Jeżeli chodzi o stosunek sygnału do szumu, to w obu przypadkach mamy to 80 dB. Pasmo przenoszenia w przypadku Xtreme to 70-20 kHz, natomiast pasmo przenoszenia w Xtreme 2 to 55 Hz do 20 kHz. Oba urządzenia mają akumulatory litowo-jonowo-polimerowe o pojemności 10 000 mAh. Moc znamionowa w obu przypadkach wynosi 2x20 W w trybie. Co jeszcze można powiedzieć o głośnikach JBL? No chyba to, że współpracują z aplikacją JBL Connect, którą ściągniecie za darmo oczywiście na iPhone'y czy na Androidy. Sama aplikacja niewiele wnosi. Możecie ustawić sobie głośniki w trybie party albo w trybie stereo. Możecie odpalić głosowego asystenta. Nie znalazłem tutaj takich opcji jak ustawienie basu, ustawienie wysokich tonów. Tego tutaj nie ma, dlatego twierdzę, że jest troszeczkę za uboga.
W zasadzie wiemy już wszystko o tych głośnikach, czym się różnią, z czego są zbudowane. Nie powiedziałem wam jeszcze, gdzie znajdują się głośniki. Głośniki znajdują się z przodu, w tym miejscu, te cztery, natomiast one nie grają w trybie 360 stopni. To jest dźwięk, który wydobywa się na wprost słuchacza, słuchającego, a więc jeżeli chcemy zrobić sobie jakiś odsłuch, muzykę, imprezę w domu czy na powietrzu, to musimy po prostu pamiętać o tym, żeby w odpowiednim miejscu taki głośnik ustawić. Słuchajcie, myślę, że już najwyższy czas, żeby posłuchać sobie muzyki. Powiem wam tak, no grają dobrze, no, są, słyszeliście. Czy jest różnica, jeżeli chodzi o jakość dźwięków w przypadku Extreme, Extreme 2? No właśnie, zaraz się tego dowiemy. Włączymy sobie ten sam utwór i zobaczymy, co się będzie działo. Też możecie sobie w tym momencie posłuchać razem ze mną. Moc, prawda? Słuchajcie, przełączę sobie teraz ten tryb jak gdyby wycinania basu. Zobaczymy, jak to brzmi, ale podejrzewam, że tutaj nie będzie szału. Znaczy, mi się to na razie nie podobało, ale spróbujemy. To włączanie, to przełączanie pomiędzy trybami też jest dość uciążliwe, bo musimy to trzymać trochę za długo. Natomiast potem w zasadzie nie mamy żadnego wyświetlacza, który nas by poinformował, że ten tryb jest włączony. Właściwie w jakim trybie w danym momencie gra głośnik, ale po jakimś czasie sami dojdziecie do tego, jaki to jest tryb, bo różnica jest zasadnicza i mam nadzieję, że to usłyszycie. Now I'm singing, ooh, ah, ooh, ah, ooh. I'm so helpless, I'm so reckless, singing, ooh, ah, ooh, ah, ooh. Feels like I love you, feels like I don't know you at all. No i w przypadku Extreme te przyciski, zresztą dźwięk słyszeliście, bo do tego muszę nawiązać. Przecież moim zdaniem w tym drugim trybie, gdzie są wycięte trochę basy, no mi się nie podoba, po prostu. Jeżeli komuś się podoba, to kwestia oczywiście gustu. Poza tym te przyciski dość twardo chodzą, one nie są miękkie. W przypadku tego głośnika tu wszystko się mięciutko odbywa. Ten skok jest wyczuwalny pod palcem. Jest to moim zdaniem dużo lepiej zrobione niż w Extreme pierwszym. Słuchajcie, to co? Odpalamy teraz drugiego, tylko najpierw tego wyłączę. Tego włączymy. Dobra. I zobaczymy ten sam utwór. Jedziemy. Od początku. Mam wrażenie, że ten ciszej gra. Nie wiem czy wy, ale ja mam takie wrażenie, że ten gra ciszej od tego, czyli dwójka od jedynki. I kiedy przełączymy tryb, to ten dźwięk po przełączeniu, no nie podoba mi się po prostu. No moim zdaniem ten głośniej gra, ale sprawdzimy to w pewien sprytny sposób. Poczekajcie. Mam miernik. I zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj nam głośność dochodziła do 95 dB. Zobaczymy teraz w Extreme 2. No i wszystko wiemy, to sprytne urządzenie potwierdziło tylko moje przypuszczenia, a raczej potwierdziło to, że mam dobry słuch. Ten gra ciszej, głośniej. Słuchajcie, Extreme 2 nawet nie doszedł do 90 dB. Ten 95 machnął. No powiem wam, że no jest różnica. Tu są jednak mniejsze głośniki, tu są większe głośniki. No, jak widać, to ma znaczenie.
Jak to się mówi, bądź tu mądry i pisz wiersze. Który głośnik wybrać? Haha, moje ucho wybiera Extreme. Dlaczego? Moim zdaniem w tym głośniku lepiej brzmią wysokie tony. Basy są na tym samym poziomie w obu głośnikach, natomiast mam wrażenie, to są oczywiście subiektywne wrażenia, że tutaj wysokie tony są lepsze. Tutaj są troszeczkę gorsze. No i ten mały, mniejszy znaczy się, jest głośniejszy od tego dużego. Fakt. Jeżeli chodzi o zaawansowanie technologiczne, to tutaj jest wodoodporność na zachlapania. Tu jest pełna wodoodporność. Można powiedzieć, może spokojnie pływać w jeziorze albo w morzu czy w basenie. Jest troszeczkę inaczej wykonany, moim zdaniem z większą dbałością. Te zaczepy są większe, te nóżki są większe, takie silikonowe, ale twarde, nie ślizgają się oczywiście, są takie półprzeźroczyste. Tutaj te nóżki są troszeczkę inne, mniejsze, węższe itp. itd. Natomiast znowu w Extreme 2 możemy dwa urządzenia jednocześnie ładować, jeżeli chodzi o zewnętrzne urządzenia typu telefon albo tablet. Tu tylko jedno urządzenie. Natomiast tutaj lepiej reagują na nacisk te przyciski. One są lepiej wyczuwalne. No i naprawdę mam dużą zagwozdkę. Oczywiście Extreme jest tańszy. Można go kupić w tej chwili za około... jak patrzyłem w internecie, za około 707 zł, no tam w porywach do 750 zł. Natomiast tego można kupić za około 900 zł do 1033 zł, a więc Extreme 2 jest droższy. Ale jak się okazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o brzmienie, droższy nie oznacza lepszy. Droższy nie oznacza głośniejszy. Droższy wcale nie oznacza, że ma lepsze brzmienie. Musielibyście autentycznie sami pójść do sklepu i posłuchać w warunkach sklepowych. Wiem, że to jest trudne i upierdliwe, ale chyba nawet w sklepie wybrałbym ten głośnik. One, jeżeli chodzi o brzmienie, to każdy gatunek muzyki na tych głośnikach brzmi naprawdę fantastycznie. Nadają się idealnie do słuchania w domu, a już na imprezę to szczególnie. No bo do tego zostały moim zdaniem stworzone. Są mobilne, są przenośne, mają pasek. Generalnie bardzo fajne głośniki. No, jak zwykle wybór należy do Was. Mam nadzieję, że Wam w jakikolwiek sposób pomogłem. No a teraz jeżeli macie ochotę przed wakacjami, bo już niedługo, kupić jakiś głośnik, no to lećcie do sklepu i kupujcie. Miłego odsłuchu Wam życzę. Na razie to wszystko. Cześć.